Kryptomasters przedstawiają... Valium chyba potrzebuje dużo spokoju, skoro nazywa się Valium. Pyta, czy... Dużo w ogóle takich pytań było. Czy BitBay potrzebuje jeszcze pracowników? Czy nowe osoby są potrzebne? Jak tak, to do czego? Cały czas prowadzimy rekrutację, więc zapraszamy serdecznie kandydatów. Mamy wolne miejsca w marketingu, w supporcie, więc ten na pewno dział obszernie jest oblegany nowymi ludźmi. Teraz na pewno potrzebujemy ludzi do supportu z językiem rosyjskim, ponieważ pamiętajmy o tym, że ten temat, który gdzieś tam też w mediach był, o Białorusi i to, że zostaliśmy zaproszeni do Białorusi, to wcale nie jest taki temat, to też znowu media troszeczkę tak to, jak to zwykle jest, trochę w prawo, trochę w lewo, to nie był temat taki, że my chcieliśmy się przenieść, tylko ogólnie staraliśmy się tam o kwestię Białorusi i jakby to jest mój cel. Cel Białoruś, Ukraina, Rosja, to są naprawdę kolejni bardzo mądrzy ludzie, którzy tam funkcjonują, mamy też stamtąd programistów i potężny, ale to potężny rynek handlu. Pamiętajmy, krypto nie jest dużym tematem, to jest, na to trzeba zwrócić uwagę, to nie jest tak, to jest to ze statystyki, co powiedziałem Ci, 5,9% day traderów. Tylko ilu tych traderów? Jeżeli ostatnie notowania Bitcoina, ostatnie jakby statystyki Bitcoina, nie wiem czy wiecie, czy Państwo i czy Ty wiesz, 20 milionów tylko ludzi miało styczność z Bitcoinem na całym świecie. I to są prawdziwe statystyki. Z Bitcoinem. Nie mówię z kryptowalutami. No i realnie na to popatrzeć. No ktoś powie, kurde, no jak? No co on gada? 20 milionów. No przecież mój kolega co? No nie. Styczność. Nie słyszysz, styczność. Naprawdę, to nie są duże, olbrzymie liczby. 20 milionów ludzi to nie jest dużo. Na ile? 7 miliardów? No, 7400. Około 7400. Więc to naprawdę jest bardzo mało. Teraz zobaczmy, że z tych 20 milionów tylko 5,9% to traderzy, więc my musimy walczyć o każdy rynek. Dlatego ten rynek naprawdę jest jeszcze malutki. To jest tak malutki rynek, że wiele osób jest przekonane, że bo BitBay jest duży. Wcale nie jest duży, nie jest BitBay, nie jest Binance, nie jest Bitstamp. Te giełdy dopiero będą wielkie, to dopiero będą molochy, ze względu na to, że ten rynek jeszcze to nie jest to. Ta pierwsza fala, to nawet nie pierwsza, bo tam już któraś, ale która była w grudniu, ona trochę nam pokazała rzeczy. Popatrzmy, co się dzieje, kurs ugwałtował się szybko do góry, w 3-4 miesiące dźwigliśmy się tam z poziomu 3-4 tysięcy do prawie 20 tysięcy dolarów. Statystyka kolejna, którą mogę Państwu pokazać. Największe zainteresowanie ICO jest październik, listopad, grudzień. Czyli te 3 miesiące. Jakie to są 3 miesiące? 3 miesiące, kiedy idzie wzrost Bitcoina. Kiedy co się dzieje? Kiedy trochę poniekąd tak jest, człowiek z natury jest chciwy. Jest po prostu chciwy. I po prostu problem polegał na tym, że Bitcoin mógł go kupić za 2-3 tysiące dolarów, nie kupił go, ale zobaczył tokeny, zaczął wchodzić ICO. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest trochę skany. Ludzie zaczęli iść jak wariaci, krótko mówiąc, tak naprawdę we wszystko i te statystyki trochę to pokazują. Październik, listopad, grudzień. Wszystkie tokeny tak. Słupki lecą po prostu tak, olbrzymimi kwotami wpłat olbrzymich, tak? Popatrzmy, że jeżeli byśmy popatrzyli na statystykę inwestycji w ICO, to w samą infrastrukturę, czyli firmy, które tylko zajmują się infrastrukturą, poszło ponad miliard dolarów. Tyle ludzie wpłacili po prostu. To jest przeogromna kwota. A to jest tylko jeden z segmentów. A segmentów chyba jest około, jak dobrze pamiętam ostatnią statystykę, którą sobie robiłem, chyba z 70. W sam payments poszło 543 miliony dolarów. Tyle ludzie wpłacili pieniędzy na ICO. Więc sporo, tak jak mówię, sporo się w tych tematach dzieje. Trzeba bardzo, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo uważać też na mnóstwo rzeczy. To jak się firmy też będą rozwijać, jak się giełdy będą rozwijać, to wszystko jest naprawdę przed nami, bo naprawdę ten rynek jest jeszcze malutki. To na razie to był naprawdę taki zalążek, grudzień, wiadomo, wielkie boom. Dzisiaj trochę się zaczyna wytwarzać więcej mediów. To jest, wiecie, ja to trochę patrzę od innej strony, jestem 9 lat w tym temacie. Ja naprawdę, ja czasami, dzisiaj jesteście Wy, Kryptomasters, spotykałem się z wiele innymi mediami kryptowalut, które przetrwały, które też nie przetrwały. I tak dalej, i tak dalej. Z czego to się bierze? Z zainteresowania, tak? No nie pomyślelibyście, żeby stworzyć Kryptomastersa, gdyby nie to, że byłoby na to zainteresowanie, prawda? To ono się trafiło teraz. A skąd się ono trafiło? No właśnie październik, listopad, grudzień. Wielki boom, ale nie używalności, nie dotknęli ludzie tego. Po prostu gdzieś tam ktoś usłyszał. Najgorsze jest to, jak ludzie są przekonani, że wokół osób wszyscy wiedzą wszystko o kryptowalutach. Tak nie jest. Bo jeżeli wyjdziemy z tego budynku,
i pójdziemy drogą i naprawdę zróbcie sobie nawet jako kryptomaster taki właśnie test, wyjdźcie na drogę, weźcie tylko kartkę i jedną ankietę. Czy słyszał Pan o Bitcoinie? Czy słyszał Pan o kryptowalutach? Zdziwicie się bardzo. Bo wokół Waszych osób będą Wasi znajomi to słyszeć. Dlaczego? Bo Wy się tym tematem zaczęliście zajmować. Ale normalny człowiek, który idzie po drodze, naprawdę tego jeszcze nie słyszał. To nie jest popularny temat. Jeżeli mówimy o statystyce 20 milionów ludzi, którzy używało, znaczy miało styczność z Bitcoinem na całym świecie, to to jest promil. Naprawdę promil. Więc nie mówmy o tym, że wszyscy dzisiaj po pierwsze wiedzą o Bitcoinie i wiedzą o kryptowalutach, bo tak wcale nie jest. Mhm. No to myślę, że media dużo jakby wrażenia chcą wywrzeć na ludziach, tak, którzy... Tak, tak. No to też widać teraz ostatnio, tak? No te media widzimy, co robią. No, te artykuły, to wszystko. No, sporo też się dzieje, wiadomo. To też trochę media teraz chwyciły tematu tej naszej wyprowadzki i dlatego tak ostro gdzieś tam to idzie. I piszą różne te artykuły. No, ja się cieszę z jednej strony, bo przynajmniej ludzie więcej dowiadują się o Bitcoinie i myślę, że to jest chyba najważniejszy cel, a to, że gdzieś tam niejednokrotnie są pisane o mnie te artykuły, ale jakby docelowo idzie to właśnie w BitBeja i fajnie, jak ludzie się po prostu dowiadują o tym, co to jest. Tylko niech się dowiadują, muszą też mieć tą informację, muszą posiąść wiedzę jako inwestor. Nie wolno inwestować w coś, co się nie ma po prostu pojęcia. To jest najgorszy błąd. To jest, ja wczoraj nawet w KNF-ie to powiedziałem. Nie może być takiej sytuacji. Nawet KNF, wczoraj jak z KNF-em rozmawialiśmy, ja nawet o tym wspomniałem, że KNF powinien edukować, ale edukować o technologii. No ale widzicie, sam KNF nie do końca wie, co to jest za technologia, więc jak ma edukować, to ostrzega. I dobrze, że to robi, bo tak jak powiedziałem, wiele osób po prostu wchodzi trochę bez mózgu. Ja przepraszam bardzo, jak i Ciebie, jak i Państwa, ale tak jest, bez mózgu po prostu. Trzeba może to dobitnie powiedzieć, nie mając pojęcia w ogóle w co, nie czytając white paperów, nie czytając w ogóle o technologii, w którą chcą wejść. Mówimy na przykład o IoT. Państwo sami sobie zadajcie pytanie, a pewnie o IoT dużo osób na tym kanale słyszało. Ile Państwo wiecie o IoT? No, ale wszyscy mogą ją mieć. I to jest teraz pytanie, czy my chcemy mieć czegoś akcję? Ja to powiem teraz bardzo dobitnie i bardzo mocno. Czy chcemy mieć czegoś akcję, nie mając w ogóle pojęcia, o co z tym chodzi? To jest tak, mieć kawałek części, kawałek, nie wiem, rury wydechowej z Ferrari, ale nie mieć Ferrari. Ale, albo nie wiedzieć, co to jest za Ferrari, nie? Może w tą stronę. Wiecie, to trzeba to po prostu trochę zacząć myśleć. Najpierw się o czymś dowiadujemy, analizujemy, a dopiero inwestujemy. A u nas, nie tylko u nas, to żebyśmy nie odebrali, to nie my tylko Polacy, absolutnie, to cały świat tak robi. Inwestujemy, a potem, skam. Czyli nie. Edukacja jest kluczowa. Edukacja kluczowa i informacja, tak? No jeżeli nie mamy skąd się wyedukować, na zasadzie nie mamy szkoleń, nie widzimy tego, czy też nie chcemy z tego, to po prostu siądźmy w tego Google'a. Mamy wujka Google'a, dobry wujek jest, on naprawdę dużo mówi, czasem trochę bzdur, ale dobra. Ale bynajmniej posiądźmy jakąś po prostu informację, tak? No nie wolno inwestować w coś, co po prostu nie mamy pojęcia. No, to jest po prostu głupota. No ostatnio był przypadek projektu karty do płacenia kryptowalut, Mastercard, która miała logo sprzed 2 lat. I o tym były informacje w internecie, bo ja rozumiem, że ktoś może sam nie wiedzieć, że jest inne logo, jasne, ale mógł wyszukać, proste, co się da znaleźć. I mamy w tym momencie oszukańczą osobę. Czy przykład nawet, no jesteśmy na Śląsku, przykład osoby, która oszukała ludzi na bitcoiny, bo mówiła, że będzie tradować tymi bitcoinami. Pewnie słyszeliście ostatni artykuł. Tak, ostatnio była akcja. Słuchajcie, moi drodzy, myślmy, co robimy, nie? Przekazujemy klucz. Znaczy my jako Ślązacy musimy powiedzieć, bo my tu jesteśmy Ślązakami, że ta osoba została złapana w Katowicach, tak, ale ona jest wasza. A no nie wiadomo, nie? To Ślązak by tak nie zrobił. Musimy się umówić, nie? Nie, bo z Warszawy nas teraz nie będą lubić. Masakra. Nie, to był taki żarcik oczywiście, to ten joke. Słuchajcie, nie, to nie o to chodzi, tylko tu oczywiście, ale tylko popatrzmy naiwność, bo to trzeba wziąć pod uwagę. No zobacz, jaka to jest naiwność. Człowiek, który co on mówi? Pokazuje, w jaki sposób kupić bitcoiny, a potem mówi do tych ludzi, dobrze, jak już kupiliście te bitcoiny, to mi je dajcie, a ja wam będę grał. A co przekazują ludzie? Właśnie, czemu ludzie nie mieli pojęcia, co zrobili? Przekazali klucz prywatny. Czyli inaczej. Jeżeli, żebyście Państwo w końcu to zrozumieli, mamy akcję na okaziciela.
to jest właśnie taka sama sytuacja. Mhm. Kiedy ja dzisiaj dam Tobie te akcje, to Ty jesteś właścicielem tych akcji. I gdyby BitBay był spółką akcyjną i jego akcje byłyby w moim posiadaniu, byłyby na okaziciela, to znaczy, że miałbym pakiet dokumentów kontrolnych, a ja bym Ci je dał, to teraz Ty jesteś właścicielem. Mhm. I to samo jest właśnie przy kryptowalucie. Więc kiedy ludzie przekazali jemu w tym momencie klucz prywatny, to przekazali mu cały majątek, który dali. No i nic innego, no człowiek co zrobił? No to co zrobił? Po prostu uciekł z tymi pieniędzmi, nie wiadomo, ja tam nie czytałem jakby dalej. Cieszę się, że właśnie organy ścigania, dzięki też pewnie mojej osobie, dzięki firmie BitBay, uczą się, edukują, bo my edukujemy organy ścigania. Wiele osób mówi, a jak to, jak? Właśnie my musimy edukować te organy ścigania. One muszą być wyedukowane, bo bez tego tak naprawdę nie będzie regulacji, bez tego dopiero będą problemy, bez tego będą okradani inni użytkownicy. A przecież nikt nie chce, żeby na BitBayu były fraudy, skamy i inne rzeczy. My chcemy prawdziwych, realnych klientów, którzy chcą zarobić po prostu pieniądze. I ja takich klientów chcę. Z punktu mojego, naprawdę uwierzcie mi, nie opłaca się nam mieć nawet jakichkolwiek przestępców czy fraudiarzy, bo oni nam tylko przynoszą koszty. No tak. To są koszty policji, koszty listów. Ktoś powie, a tam list, co to dla BitBaya list za 3,50. Ale dobrze, jak tych listów będzie więcej? I tak dalej, i tak dalej. I na to trzeba po prostu patrzeć, nie? To jest to, co Ci dalej mówię pod kątem giełdy fiatowej. To się dzieje tylko w giełdach fiatowych. Nie dzieje się to w giełdach krypto-krypto. Bo po co ma napisać prokuratura do giełdy krypto? Po co? Bo co, bo bitcoiny, co? Tego nie ma. Dlatego na to trzeba po prostu uważać. Wiele, i ja naprawdę przestrzegam, ostrzegam, myślcie Państwo nad tym, co kupujecie, w co chcecie zainwestować, a Wy tak naprawdę macie bardzo fajny kanał i niejednokrotnie powinniście o tym wspominać. Naprawdę, bo to Wy edukujecie tych ludzi i to powinno być Wasze clue ze względu na to, że ludzie naprawdę nie do końca mają świadomość tej technologii. Właśnie to jest przykład, tak jak jemu przekazali swoje bitcoiny i ktoś mu po prostu uciekł. Cieszę się, że został złapany, bardzo dobrze, tylko widzicie, no. No, środki ciężko zyskać. No. Tak, później jest środki. Nie wiem, jaki jest finał, a na pewno tych środków już nie ma. No. Rozumiecie? Zanim oni teraz będą dochodzić po blockchainie, gdzie on to sprzedawał i tak. Oczywiście dojdziemy, dojdą oni też do tego, tak? I tak dalej. Tylko po co te nerwy? No. Trzeba po prostu wiedzieć, co się po prostu robi, nie? To jest to.